A więc witam, z tej strony oczywiście Ryszard, nie kto inny. I dzisiaj będziemy tam oprzątać sobie krówki, będziemy tam pewnie pojedziemy na żniwa, do sąsiada pojedziemy pożyczyć sobie ten. O kurde, co jest? Co, sąsiad jechał? Ty, czekaj, zadzwonię do niego. Halo? Halo? O, siema, słuchaj, co tam cię sprowadza? Rafałek, wolnij, kurna, bo tu ciężarówki jeżdżą. Dobra. To wyście jechali to taką kempingówką? No. O kurde, skąd wy taką macie? Czy to 100 tysięcy warte? Sąsiad, nieważne. To gdzie byście to pojechali? Mieście nie zabrali? Kurde. Nad jeziorko. No, nad jeziorko. To chodź, bo za... chłop mnie zostawili, kurde, pojechali. No i ile tam będziecie? Dzisiaj wrócicie, czy tak, czy na tam, tydzień? Tam w hali napilnuje, kurek. Tak. No to na ile tam żeście pojechali, kurde? A, na ile nam się spodoba. Tak, na ile kasy wystarczy. No nie, tak wiesz co, chcemy wrócić jutro rano. Przespać się nockę w kempingu, odpocząć trochę. Dzięki Damiano za suba. Chłop mi dał suba teraz. Dziękujemy za suba, byś na odcinku. No, pozdro. Dobra, to ten, co? O czym tam gadali? A, że wy tam przyjeżdżacie rano, tak? To chyba. To dobra, to nie wiem. Ale taka Rafał, sprawa jest... cofaj tym kempingiem tam. Taka sprawa jest, czy mógłbym ten kombajn pożyczyć. O, słuch się, jak Helena cię wpuści. Dobra, tam z buta walne jej, to wpuści mnie. Pewnie, możesz wziąć, Sumsio, my to będziemy odpoczywać, to. To właśnie, bym sobie kurde pokosił za ten czas, jak tam jakieś paski walną, to tam na koszt firmy weźmiemy, nie? Dobra. No to co, to tam, jak będziesz miał czas, to zadzwoń tam coś powiedzieć tam ciekawego. Dobra. No, trzymaj się, cześć. Trzyma. Kurde, patrzcie, sąsiady, mędy pojechały sobie na wakacje, a mnie zostawiły. Ciekawe, muszę sobie siłę włączyć, bo... wiadro za ciężkie z tym gnojem, nie podniosę. No bo także my tutaj sobie ten gnój ogarniemy. I ten, i pójdziemy tam na ich gospę. Weźmiemy kombajna, klasiora. Zobaczymy, czy nas Halina w ogóle wpuści. Nie, to tam z buta walne, to mnie wpuści od razu. Widzicie, kurde, się dorobili. Ale to na pewno kradzione było. Halo! O, halo. O, siema, Susio, ty! Jesteś tam u mnie na gospie? No, będę szedł, właśnie teraz będę jechał. A co? Bo kurwa, zapomniałem majtek do kompania i Rafałek tam pojechał pick-upem po nie. Także tam ci otworzy bramę, jak będziesz. Dobra, to ja już będę tam szedł, w sumie z buta pójdę. No, on tam już jedzie. No, dobra. To trzymaj się. No, na razie, cześć. Na razie. Kurde, gdzie sąsiad tam majtek zapomniał? O, jedzie! Stój! O, ja wsiądę do niego. Zabrać cię? Dawaj, wsiadaj, jedziemy. Kurde, czekaj, bo cię... Dobra, tam prowadzi widmo, ten auto. No jak tam na tych wakacjach? A dobrze, fajnie, woda ciepła, kempingi zdarzyłem. No to dobrze. I ten, jak tam, kurde, fajne miejsce tam wybraliście? Fajne, musisz nas tam się odwiedzić. No bo może tam przyjadę gdzieś. Dobra, dzięki. Ja tu dobra, tam. Ja idę po majtki. Ja idę po kombajn. Skoro ja tu pojadę sobie kosić. O Boże! O, fajnie. Dobra, tam, fajnie, to ja jadę tam. Tam Andrzejowi nic nie mów, że tam przekaczyłem w ogrodzenie kombajnu. Dobra, to ja jadę tam na wakacje. No, to tam miłego wypoczynku. Dzięki. Majster! Kurde, tu idzie środkiem drogi. I pojechał. Kurde, patrzcie. Pychali na wakacje się wybrali. A ja tu muszę bidować. Kiedy ja na wakacje sobie pojadę, to ja nie wiem, kurde. Chyba jak się nakradnę tyle co oni. To też sobie wtedy pojadę. Ale nie no, po żniwach planuję kupić 60. Także może akurat będziemy już mieć nowy ciągnik. Także też dobrze w sumie. Nie narzekam. Po 60 dobry ciągnik.
kurde, dobra. No także co, no będziemy kosić tutaj ten rzepak. I chyba tak mi się wydaje, że tylko rzepak wykusimy. Nie wiem, zobaczymy, czy tam jeszcze będzie sąsiad dzwonił, czy nie będzie dzwonił już. Kto wie. Ja tu pod telefonem, w kieszeni mam telefon, to będę odbierał, jak będę dzwonić. O Jezu. O, dobra. Także tu światła musiałem włączyć, bo ciemno trochę. No i tu ten kombajn, no to taki... Powiem wam szczerze, ten kombajn taki lichy trochę. Dobrze, tam sąsiad nie słyszy, to mogę ten narzekać trochę. Taki trochę lichy ten kombajn, tutaj... No, mało wydajny, patrzcie, tam połowę pewnie rzepaku mi gubi. Także no trochę średnio. Ale ja tam mam już plan takiego, kupić sobie bizona jakiegoś fajnego. To już wiecie, klasa. Nie że klasa, tylko że klasa, że bizon. Także też myślę, że spoko będzie taka opcja. I akurat 60 i bizon będzie kupowany, ale to bizon na razie mi się wydaje, że jeszcze nie, bo to kurde drogie to wszystko. No więc no co, no trzeba będzie pozbierać tego kasy. Tutaj mam teraz, widzicie, tutaj pole rzepaku. Pole łubinu. Także ten. No nie wiem, zobaczymy, jak może jak skończymy to kosić i nam starczy czasu, to może byśmy jeszcze tam, nie wiem, z buta bym podszedł tam, albo nie wiem czym, czy z ciapkiem bym podjechał tam do sąsiadów, może bym zobaczył, jak tam u nich. Może bym się tam coś pokąpał z nimi. No na razie to musiałbym 30 jechać pewnie. Tam z 30 km to jest, no ale 30 nie da rady. Kurde. Dobra, także tutaj jeszcze mamy dopiero 500 kg. Tutaj z tego pola dużo nie będzie. Myślę, tak z tonę sypnie i tyle. No ale może coś zarobimy, jakąś fajną kaskę. Poczekamy na cenę i sprzedamy. Tu lusterko nie zahaczy. O. Dobra, tam prawie lusterko urwało. O Boże. Prawie rurę wyrwało z zawiasów, ale to tam, wiecie, błotkiem się dwa razy poklepia i będzie luks, nie? Dobra, lecimy dalej. Jeszcze z kilka przejazdów zostało, no nie powiem. Także ja tutaj sobie jeszcze taką fotę walnę, żeby była na pamiątkę, oczywiście. Dobra, jedziemy dalej. O, dobra. No tutaj dużo nie będzie z tego pola niestety, bo tutaj chociaż było nawożone dwa razy było. Ale to jeszcze. To nieźle tutaj mnie tutaj. Chyba dronem tutaj mnie obserwują z góry. Latają dronem. Ale to tam trudno. Ja tutaj niczego do ukrycia nie mam. Także sobie to skosimy. Weźmiemy tu moją dwukółkę. Co prawda marną, bo tam tona 800 tylko wchodzi, ale tutaj więcej niż tona nie będzie raczej. Nawet sobie zobaczę. No pewnie z tony nawet nie będzie z tego pola. No to jest małe pole, więc nie ma co się dziwić. Pasowało tam z tą łąką połączyć.
Więc no trudno. Jakoś to będzie. Dobra, jeszcze raz przejadę. Wezmę 30, wyekipruję się i pewnie tam pojadę. Będę musiał tam zadzwonić. Halo? Halo? Słyszał? No? Ty słuchaj, bo my tu kurwa się kopaliśmy, nie? No. I kurwa pick-upa nam ukradli, nie mamy jak wrócić. Ty, to myślę. Przyjechałby ciapkę, bo jak mamy wrócić z tym kempingiem? O Boże. A to przyczepę zostawili? No przecież my, no przyczepę zostawili, no przecież myśmy widzieli, a pick-up stał za drzewem. Rafałek kurna go nie zamknął i ukradli, no, podłączyli przez kable. Ty, to i czekaj, bo ja tu właśnie teraz koszę, trochę tak słabo cię słychać, ale... Ale ten... Ja tu jeszcze wykipruję tylko kombajn i wyślij mi tu ten... lokalizację tam na Messengerze i ja tam podjadę, bra? No, no bo kurde, no... No, ukradli nam pick-upa, no wy... kurna. Będziemy musieli nowego ukraść. Znaczy co? Wy ukradliście przyczepę, to wam ukradli pick-up. Etał. O, dobra. Słyszę, to poratujesz? No tak, ja tam przyjadę. Dobra, dobra. No to tam wyślij mi tę lokalizację i będę. Dobra. Dobra. Kurde, patrzę. Ukradli pick-upa i mu ukradli, kurde. Kurde, widzicie? Złodzieje są wszędzie. No ale no przecież tam nie zostałem, więc sąsiadów, kurde. Tylko muszę znaleźć moją dwukółkę. Gdzie jest moja dwukółka teraz? Tu pytanie jest dobre. A, tu jest, to i dobra. Także my tutaj sobie wykiprujemy. Znaczy, wysypiemy, o Jezu. Wysypiemy z tego, z kombajnu. I pojedziemy tam do nich. Ja nie wiem w ogóle, czy ten... Czy ciapek da radę, bo tu kurde, jak patrzę... Widziałem tą przyczepę, co tu przejeżdżali, to kurde, ta przyczepa jak... Jak byk. No, zobaczymy, jak nie da radę, to będę to pchać z tyłu. Dobra. Także tutaj myślę, że na taką przyczepkę dostaniemy. Jest 2000. Ale to jeszcze nie będziemy sprzedawać, bo... Tam ceny nie mam ugadane, tam... Stacha bym podjechał, Stacha sprzedał. No, teraz bym może taką tutaj zdjęcie jakieś zrobił, bo tu taki... O. Cyk, elegancko. Dobra, także tutaj 800 kilo prawdopodobnie tutaj będzie. Albo i nawet 900. 980 kilo. To jakoś tam, jak na to pole i na rzepak, to jest w miarę dobrze chyba. Wolne tam? Dobra, wolne. Dobra, to my tutaj jedziemy odstawić tą kółkę, jedziemy tam do... Jedziemy do chłopaków. Zobaczyć, co oni tam uknują. A przy okazji zastąpimy na CPN-a jeszcze chyba, bo trochę mało paliwa. A jak tą dwukółkę, znaczy tą ich kempingówkę podepnę, to 30 tam nieźle spali. Dobra, jesteśmy tutaj. Odczepiam to. Cyk, jeszcze tutaj pimpka nakarmię. Pimpek, masz jedzenie. Dobra, czekajcie, sprawdzimy sobie tu lokalizację na tym. Dobra. Już mniej więcej wiem, gdzie to jechać. Ja tam jeszcze zadzwonię do sąsiada za chwilę. Powiem, żeby tam wyszedł do drogi, jak będę jechał. Pokieruje mnie. A na razie muszę na CPN zajechać, kurde. Paliwa trochę mało. Kurde, korek się zrobił. Jakiś gość tutaj stoi tylko, to ja nie wiem, wyprzedzam go. No, światło sobie też włączę, bo przypału nie było. Czekajcie, teraz gdzie tu ten CPN był? Chyba tutaj. Nie, to jeszcze nie ten zjazd, tamten zjazd. Także tam mój łubin rośnie tak samo. Też do koszenia czeka. Także to nie wiem, albo ja wykoszę, albo tam sąsiad też przyjedzie. O, tutaj był chyba ten CPN.
Kurde, nie tu jednak, ale dojadę jakoś. Także tutaj, nie? Tu, tą drogą trzeba jechać, dobra. Także tu zatankujemy sobie do pełna, żeby nie brakło. O, tu dziury, kurde, trochę. Dobry, tutaj, ja tu chciałem zatankować. Teraz takie pytanie, czy ja dobrze przyjechałem w ogóle? A, tam jest stacja, dobra. Już myślałem, że źle przyjechałem na ten na stację. Ale tutaj jest baniok. Dobra, jest full. Dobra, to ja ten. Tutaj zadzwonię do sąsiada. I ten. I będziemy ten, dobra, dzwonię do niego. Halo! O, dobra, dobra. No halo, halo, no słuchaj, ja już tu jadę. To jak no już... słuchaj, ja tam wysłałem Rafałka do drogi, tylko się nie przestrasz, bo on tam w samych gaciach biega. Dobra. To tam niech stoi przy drodze, ja tam już jadę. Tu no stoi, ja przy kempingu, żeby kempingu nie ukradli. Dobra. No to na razie. Na razie. Dobra, także tam... Rafałek ma niby czekać na mnie. Przy drodze. Kurde, czy jakieś strajki, takie korki tu się stały? Ja nie mogę. Dobra, chyba dobrze to jadę, ale zobaczymy, czy się Rafał będzie stał. To tam trąbi, kurde. No. O, chyba go widzę nawet. Czekaj, to on czy jakiś strach na wróble? O, jest. Siema. Halo? Gdzie to jest? Tutaj, chodź za mną. Dodaj, wsiadaj do mnie tutaj. Ja tam pobiegnę. Dobra, jak chcesz. Co to się stanęło? Pick-upa mam ukradli? No. Kurde, złodzieje. Złodziej złodziejowi nierówny. Dobra, pokazujcie tam, ta dwukółka stoi to. Kurde, trochę dziury są, tu rzuca trochę. Ale to tam, ten, nalałem sobie full paliwa, to powinno dać radę. Dobra, gdzie to jest? Jeszcze daleko? A, tu na bok, chwileczkę. Dobra, to tutaj gadasz chwilę to. O, chyba widzę tę waszą kempingówkę. Prowadziłem ją tam, żeby blisko do wody. Tak, żeby można z dachu było skakać. Dokładnie. Dobra, tutaj trzeba, kurde, tu jest slalomy. Ciekawe, to co oni oglądają? Jezu, siak! Czekaj. A się ubrałem nawet do ciebie. Dobra, siema, co tu się stanie u was? No, dawaj, dawaj, na chatę, bo kurla pikupo ukradli. Dobra. O! O! Cześć, złożę to. Korolatą. Mam to radę. Weź tam złóż te. Czekaj, jak to się... Kurde, chata, o, jest. Dawaj, susiak. Blokada i gaz. Czekaj. Kurde, zgas. No, faktycznie zgas. Chodzie! Weź tam. Weź tam spróbuj jakoś odpalić, czekaj. Odpompuję pomp paliwa. Prawie było. Jaka wtyskam do filtra. Dawaj, o, teraz było już prawie. O, kręci. O! Dobra, odpolił. Ty ten tam, chłopie. Dwa majstry. O. Jest. Ty czekaj, weź tam ktoś z tyłu pchej. Może pójdzie. O, czekaj. O, dobra, poszło. O. To co, jedziemy, ale nie? Idzie, zdrowy ciapek. Dobra, czekaj, zdjęcie zrobię. Stanijcie tu jakoś. Mogę pokierować? A nie wiem, no możesz w sumie zajechać na gospę. O. Dobra, to wsiadaj tam, Andrzej. Ja z buta pójdę, będę czekał na was na gospie. Zobacz gaz! O nie! Gaz! Skos? Matko bosko. Co tu kurde, to jest ta 30 taka... jakaś oszukana. Gaśnie tylko. Czekaj, ja możemy do przyczepy wsiąść, co? Jest tu jakieś siedzenie? O, ten mi rozkładł. Widzę, że automatyczne wszystko. O,
Dobra, to ja tu będę siedział w przyczepie. O Boże, wypadę z przyczepy. O kurde. Dobra, także tutaj jedziemy. Patrzcie, jakie tu... To jest zestaw dopiero, to jest dopiero zestaw. No, nie, jak ktoś się za mnie zgodzi, to mu dam ryj. Jak ciapek tam ciapie. Pach, 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 pach. A tego pick-upa to, nie wiem, będziecie się na policję zbażać, żeby ukradli, czy co? Pasowałoby. Kurde, bo... Na Boże, na popioch odpalimy. Bo z górki to... Na razie działa, czekaj chwilę. Dobra, daj mu tam na zimnym, może pójdzie. Chociaż nie powinno być problemu, bo on rozgrzany był przecież. Jak mi jechałem, to... Jak gorzej, jak pod górkę zgośnie. Jak nie da rady. Kurde. Co teraz? Dawaj, plakiem we filtr psikaj. Czekaj. Wszystko przez lata pewnie. Ło. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty, no jak nie odpali, to ja nie wiem. Może by posłał... Może by waszą 60 poszedł, by tu halowałby go. O, 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 o! O, dobra. Dawaj teraz tutaj rura. Ten, i może jakoś dojedzie. Dobra, ja idę na gospę. Tam jeszcze krowy ogarnę i... O, tu daliku, te jakieś strajki chyba. Także będziemy pomału kończyć. O, tu moja gospa jest piękna. Jak tam krówki? Jak tam się, jak się żyje u mnie? Elegancko, nie? Wszystko pod dostatkiem. Tu trochę trawy. Czekaj, zobaczymy jak tam w ogóle krowy wyglądają. Nie. Kurde, wodę by się przydało, a nie mam beczki na wodę. Muszę jakoś kupić beczkę. Macie jakiegoś tam... Mogę zaraz sprzedać? Co tam powiedziałem, bo coś przerywa. Ja pytam, czy nie macie jakiejś beczki sprzedać, jakiegoś Mausera na wodę. No, żeby to się znalazło tam w krzokach. Ja z krzoków nie chcę. W krzokach znajdę, odmalujemy ci, będzie jak nówka, sumsiot. To było, bo tam za 5 stówek bym kupił, bo to kurde. O, dobra, dobra. Kurde, ten, bo tu krowy wody nie mają. Ciulowo trochę jest. Tu może trochę tego podsypię, o, cyk, tutaj trochę słomy. O, i elegancko. O, i patrzcie, już gdzie jest, sobie tutaj świeżą słomę. Słomę czy trawę, czy co będzie jeść tutaj? Słomę, no jak? Dobra, gdzie wy tam daleko jesteście? Bliziutko. Chodzą tu, coś tu szwankuje. Szwanku. Znowu. Kurda, sąsiad, ten ciapek to gaśnie i zapala. Ja, ty, ale jak coś do tego mi sprzedałeś, nie? Nie ty go użytkujesz. Panie, u mnie to tak luks, co wieczór to chłopie. Ochodził chłopie, a jak... O. Dobra, dawaj tam popnę go od was z tyłu. Bo... No bo to ja chłopie tym ciapkiem nie ciągam jakieś kurde 10-tonowej przyczepy. To chłopie tylko 2 tony waży. A no w sumie tak, bo to tam wszystko, tam pusto w środku, to bida z tym co... Pusto w środku, bida ukradnięte, znaczy nie ukradnięte, tylko kupione. No, to już ja wiem. O, teraz dostał przepał ciapek. Boże. Pałek! Ty wolno, bo tu świateł nie ma podpiętych. Co byście tam robili na tym kempingu, że tak rzuca was na boki? A nie pytaj lepiej. Weź, nie pytaj. Dobra. No tam do was chyba, nie? Bo na co mi taka galandara? Gdzie mi tak trzeba, chłopie? W ogóle tu się nie zmieści przecież tym. Czekaj, o! Czekaj, teraz muszę... O! Dobra, poszło. Kurno, na co mi... Ja to już wszystko ogarniam. To będę z tymi skrowami będę spał tutaj w tej przyczepie. O, moja gitara. Czekaj, miałem tu jakąś pszenicę, ale nie wiem gdzie... Ta pszenica jest. Boże, ten jak idzie po tej kurkach. Dobra, ale to tam sobie
potem sobie chyba przyjeździe pod odprzepę, nie? Lecz, muszę ładnie ustawić, żeby nie przeszkadzała. Pick-upa dostaniemy. Boże. Fajnie, bo... Coś tu ten, przyhaczyło trochę. Czekaj, kopnę trochę. Nie ma mocy. O. Dobra, wyjeżdżać z tym. Ja tu muszę... czekaj, gdzie moje wiadro? Tu jest wiadro. No także jeszcze okarnę kury i będzie po robocie. O, mieszkać, Cusio, tak cię babka wygoni z domu. Babka... Chłopie, to mój dom jest. Otwieraj tam z tyłu zaraz, bo się nie mieści. Dobrze, musi być pod... My nie mamy miejsca, to u sąsiada będzie przechowywać, on ma dużo miejsca. Tak, no szczególnie jak tu trzema ciągnikami na gospę zajedziecie. Kurde, trawę mi tu łapie gdzieś. No tej kurom dam... O Jezus Maria. No sąsiedzie, działa. O Boże, czekaj, tu trochę kurom trawę rzucę, żeby... Co tu podziobały, o. Ojciec! Ojciec! Ojciec, dobry. Zobacz, tu sąsiad, w garażu swoim. Patrz, te kury trochę mają trawy, żeby se... A, sąsiad, teraz możesz się chwalić, jakie masz sprzęty w garażu. O kurde, aż z wrażenia, chłopie. Zatkało. Dobra, to co... O mój Boże, ciapek na światłach, zaraz akumulator padnie. Pewnie będziemy kończyć, nie? Ale bez kogo, z Małysza. Kto chce się teraz pożegnać? O, czekaj, pa! No. Kto chce się teraz pożegnać? Dziękujemy wszystkim za uwagę! Żegna się z wami... Miłego dnia, wieczora! Żegna się z wami Mietek, jaką ty masz czapkę? DFM. A ty czapki gdzieś zgubiłeś pewnie. No, w taki pory wiatru duże. Dobra, więc co? Zostaw mój lejek. Zostaw to, panie. Zostawmy, Rafałek. No, to camping. Do widzenia. Paszał, bo. Paszał, o, już. O Boże. Dobra, no więc trzymajcie się, na razie, cześć. Halo. Siema.